Dzień dobry, witajcie. Jeśli mnie pamięć nie myli, to przez 7 lat istnienia Dom i Drewno nie było filmu o wiertłach. Nie mam pojęcia dlaczego, ale już to naprawiam. Zobaczcie ten zestaw. Na nim pracuję kilka ostatnich miesięcy. Myślę, że pół roku, jak nie więcej. Jestem po prostu zachwycony. To też dzisiaj wam o tym troszeczkę opowiem. Myślę, że taki zestaw zaspokoi 99% prac w każdym warsztacie. Naprawdę. 25 wierteł od 1 mm do 13 co pół mm. Jeśli chodzi oczywiście o średnicę. Są to wiertła HSS, czyli High Speed Steel. Stal szybko tnąca. A wiertła z HSS-u zdecydowanie zapewnią wam dłuższą żywotność w czasie pracy, oczywiście w drewnie. Ja wezmę sobie tutaj największe, bo będzie na nim najlepiej widać, jak to jest dobrze zrobione. Oczywiście są szlifowane. Zobaczcie, że to odprowadzanie wiórów jest mega głębokie. Również ma pilot czterostronnie szlifowany. No i te spirale są dwie. Sam ten splot tej spirali, zobaczcie, że jest bardzo taki długi, powiedzmy, czy też luźny. Co za tym idzie, te wiertła są niesamowicie szybkie. Zaraz zobaczycie, że one tak szybko idą w materiale, że czasami naprawdę aż zbyt szybko. Trzeba po prostu się przy tych tymi wiertłami troszeczkę, powiedzmy, nauczyć pracować, bo idą niesamowicie szybko. Kolejną rzeczą, taką powiedzmy niezwykłą, jest to, że to żądło prowadzące jest, słuchajcie, nawet na trójce. Spotkaliście się z takimi wiertłami do drewna, gdzie pilot jest w wiertle 3 mm? Ja takich wiertł innych nie mam. Oczywiście te swoje poszukiwania wierteł do takiej codziennej pracy, no one trwają 7 lat, nie? Tyle co ma Dom i Drewno. Zmieniałem od najtańszych marketówek. Również takie mam, nawet do dzisiaj, wielką skrzynkę z... Nie będę mówił marki, ale to jest produkt typowo chiński, a znanej marki tutaj w Polsce. Generalnie przyszedłem wiele. I starałem się naprawdę szukać czegoś, co zaspokoi moje, powiedzmy, wygórowane życzenia co do pracy. I to jest coś, z czym, co mam pod ręką naprawdę od wielu, wielu, wielu miesięcy. Czystość pracy, no bo na tym nam też zależy, nie? Odwiert ma być po prostu czysty i koniec. Weźmy sobie tutaj kawałek sosny. Zacznijmy od miękkiego drewna, bo z tym też nie wszystkie wiertła sobie poradzą. I teraz dlaczego w ogóle to mocuję? Pamiętajcie, że wiercąc weźmy sobie coś, co będzie miało naprawdę szybkie obroty, no jakaś tam dziesiątka. Pamiętajcie, że te wyrwania krawędzi również są spowodowane niedoskonałością naszego organizmu. Kiedy wkładamy wiertło i wyciągamy, również ta ręka nasza nie będzie pracować idealnie. Jedziemy przez sęk, nie ma sprawy. Zrobię jeszcze większe powiększenie, żebyście widzieli dokładnie, co się dzieje. Jeden otworek jest, to może jeszcze jeden. Spróbujmy jeszcze nakleić trochę taśmy, to też powinno pomóc, żeby było już naprawdę super czysto. Tutaj widzicie, jakieś tam włoski zostały
Skoro było coś miękkiego, to weźmy coś twardszego. Ja sobie tylko zaznaczę, gdzie mogę tutaj wiercić, żebyście dobrze to widzieli. I jedziemy. Może jeszcze większą średnicę, 13 mm. Proszę bardzo. Mówiłem też, jak szybko te wiertła pracują, nie? Myślę, że tutaj idzie to tak czysto, że ja naprawdę tutaj bym już nic nie robił. Możemy sobie papierem ściernym zjechać te krawędzie. Jest naprawdę perfekcja. To jeszcze może coś miękkiego, ale bardziej miękkiego i nie miękkiego. Tutaj jest, to jest chyba modrzew. Łata modrzewiowa. No idzie po prostu jak po maśle, naprawdę. To zobaczmy jeszcze, może, skoro było w poprzek włókien, to zobaczmy wzdłuż włókien. A tutaj tylko okulary nałożę. I pojedźmy tak. O tym mówiłem. Widzicie, jak kurde agresywnie to wchodzi. Trzynastka wiertło. Trzeba trzymać to naprawdę mocno. Pod kątem również sobie poradzicie. To żądło jest dosyć spore. Dobrze, no to jeszcze test, również który pokazuje, jak czysto jest się w stanie wiercić, czyli płyta, czyli laminat, który potrafi się, który potrafi odprysnąć. No i tutaj może też tą dużą średnicę. Proszę bardzo, zobaczcie tą krawędź, nie ma żadnego wyszczypania laminatu, no jest po prostu perfekcja. Więc nie tylko do drewna litego się to nada, ale też spokojnie do, ale również do płyty biurowej, trójeczka. Naprawdę robią te wiertła robotę. Kończymy, nie będę przedłużał. Wiertła jak malowane naprawdę robią robotę. Będą ze mną przez długie lata, oczywiście jeśli nie natrafią na jakiś piasek czy jakiś metal w drewnie. Więc tutaj naszej głowy kłopot, żeby się to nie przydarzyło. Link w opisie filmu. Jak zawsze pod spodem, tam go znajdziecie. Nie pytajcie, bo nigdy już o tym nie powiem. Ode mnie wielki kciuk w górę, bo naprawdę niesamowite wiertła do drewna. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!